No moi drodzy, jestem na startowisku w Brzuzie. Mamy 24 dzień września. Janusz dzisiaj polatał troszeczkę wcześniej. Zrobił około 70 km. No ale widzę, że latać nadal się chce. Cześć Janusz. Widzę, że jednak chęć latania nadal jest w dniu dzisiejszym. To powiem Ci, że dobrze trafiłeś. Bo właśnie dzwoniłem do Radomia, do oficera dyżurnego. Zezwolił nam wlecieć w CTR Radomia. Zgłosimy tylko do FIS-u i polecimy sobie nad Jedlinię Kościelną. Bardzo ładny kościółek. Także mamy okazję niecodzienną. No, ja mówię, że ja już polatałem, także no, chyba coś się rozłożę jeszcze raz. No ja na to liczę chyba, dlatego mówię Ci, że jest okazja polecić dzisiaj w CTR Radomia. No dobra, zobaczymy, tylko nie wiem, czy paliwa będę miał tyle, co potrzeba, bo już trochę wylatałem dzisiaj. Fajnie, w takim razie ja się szpeję, a jak zastanowisz się, będzie chciał polecieć, no to już będziemy się spotykać w górze. Jestem po starcie, lecę na wysokości 370 metrów aktualnie. No nad lasami jeszcze troszeczkę kopię. No cały czas kręci. To skrzydło chodzi. Babie lato widać jak fruwa. Cały czas mijam małe kłębki babiego lata. A aktualnie jestem nad wsią Stoki. Schodzę niżej. No i miejscowość Jaroszki. A pode mną remiza OSP w Jaroszkach i szkoła podstawowa. Dostałem pozwolenie od oficera dyżurnego z Radomia, że mogę lecieć w rejon strefy CTR Radomia. Nie często się to może zdarzyć, dlatego wykorzystując tą okazję lecę nad Jedlinię Kościelną. Polecimy sobie nad działkę kolegi Piotrka. Piotruś, pozdrawiam Cię serdecznie. Zakład drzewny w Zadobrzu. Tutaj produkują wszelkiego rodzaju deski, parkiety, mozaiki. No i przyleciałem odwiedzić również koleżankę z pracy. Pozdrawiam Monikę. Trochę mnie opuściło, mało przyjemne uczucie, no ale tak to już bywa, czasami są takie dziury. Cmentarz w Jedlinie Kościelnej,
kościół w Jedli Kościelnej. No, ten kościół powstał, moi drodzy, dzięki dofinansowaniu królowej Jadwigi i króla Augusta Poniatowskiego. August Poniatowski bardzo często tędy z Radomia do Kozienic przemierzał szlaki do swojego pałacu w Kozienicach. Szkoła w Jedli Kościelnej. Skrzyżowanie w lewo na Pionki, w prawo na Zadobrze, prosto do Radomia. No i cel został osiągnięty. Udało się przylecieć do Jedli Kościelnej. Zostało mi 3 litry paliwa, wracam do Brzuzy. Jakby nie było, mamy już jesień. Wiatr 10 km na godzinę, praktycznie żaden, ale termika kopie. O, i znowu. Trzeba cały czas pilnować skrzydła. Mógłbym polecieć prosto, ale wolę nie przeskakiwać nad lasami, wolę nadrobić 2 minuty i mieć spokojną głowę. No i właśnie wylatuję z TTR-u. Spójrzmy, ile mam paliwa. To około 3 litrów. No, dymy są najlepszym wskaźnikiem wiatru do lądowania. Trwają wykopki, a słońce próbuje się cały czas wydostać zza chmur. Trzymanie. Delikatny ślizg. I piękne położenie skrzydła, bajka, cud, miód i orzeszki. Drugi dzień z rzędu polatany. No i moi drodzy, właśnie przed chwilą wylądowałem po godzinnym przelocie z Brzuzy do Jedli Kościelnej. Dzięki uprzejmości wojska miałem możliwość wlecenia w CTR, no i odwiedzenia znajomych, zrobienia paru fajnych ujęć. Jeszcze nie miałem możliwości wlecenia nad Jednię Kościelną w gminie Pionki z uwagi na to, że no najczęściej tutaj właśnie wojsko z Radomia lata, a że lotnisko na razie jest zamknięte, a jest weekend. Udało się. Zapraszam do kolejnych spotkań na kanale Skrzydła Mazowsza. No i trzymajcie się, cześć!